witam wszystkich w poniedziałek. Ja już jestem w trasie i zbliżam się do Monachium. Zaraz będę przejeżdżał lotnisko i jadę do browaru w Erdingu. Ładuję się piwem i z powrotem do siebie na bazę. Dzisiaj wcześniej nie nagrywałem, bo słabo się czułem. Po prostu pogoda taka, że się tylko spać chce. A ruszałem z Polski o godzinie bodajże chyba 18-19, a z bazy wyjeżdżałem o godzinie 22. Pojechałem w nocy 4 godziny, zrobiłem 9 godzin pauzy. No i dzisiaj, aby dojeżdżać już bez tam problemów, bo wczoraj mogłem na 10 godzin na przykład nie dojechać, dojeżdżam sobie do browaru, powinienem go załadować, ale z tego co widzę, może być z tym problem. Oj, przepraszam. Może być z tym problem, ponieważ stary mi napisał, że 17.45 najpóźniej mam być, a ja będę 17.46. Zobaczymy, czy to będzie problem, czy to nie będzie. Teoretycznie się nie powinienem tym przejmować. To nie ja planuję w taki sposób, tylko wykonuję polecenie. Ja dokładnie tak, jak mi napisał, zrobiłem, czyli jechałem 4 godziny w nocy, zrobiłem pauzę i jadę dalej. A co będzie dalej, zobaczymy. W poniedziałek, 1 czerwca jest święto i mamy długi weekend w Niemczech. Systemy 2 na 1, 3 na 1, tydzień na tydzień, czy jak to tam było, najczęściej się powykładały. Dlaczego? No, są firmy, które nie miały jakichś dobrych kontraktów, są firmy, które nie miały poukładanej sytuacji, tylko brały często gęsto z giełdy złapanki. I dużo firm pozwalniało pracowników, dużo firm wyrzuciło pracowników na tak zwaną Kurzarbeit, czyli na taką krótką pracę, za którą można otrzymać od państwa dofinansowanie w wysokości 60-67% pensji, jak 30% załogi będzie na tej Kurzarbeit. Są firmy, które po prostu powyrzucały pracowników na Kurzarbeit, a po jakimś czasie, po miesiącu przykładowo, ich pozwalniały, bo znam takie sytuacje. A co do ofert pracy? Szukam ofert pracy bezpośrednio u Niemca i one są. Jedne gorsze, drugie lepsze, ale są. Nie ma problemu. Dużo firm, do których dzwoniłem, potrzebowało od razu kierowców. Gdyż większość prac, które się pojawiają, to jest jak się ktoś wysypał. Albo na przykład się zachorował, albo się zwolnił, albo nie wiadomo co. Jakby to powiedzieć, kierowcy się zwalniali, będą zwalniać. Niezależnie, czy jest to koronawirus, czy nie. I po prostu praca jest. Oczywiście pierwszy miesiąc po rozpoczęciu się tego całego cyrku
ogłoszeń było bardzo mało. Ale już od, można powiedzieć, weekendu majowego już się zaczęło normalnie to stabilizować na rynku. Ja szukam pracy takiej, jak ja chcę. Nie rzucam się na pierwszą lepszą. Ja taką pierwszą lepszą, to nie jest taka pierwsza lepsza, bo ja mam jednak te 2200 podstawy. Mam i szukam pracy co najmniej takiej, jaką mam, ale jak będzie się, jak się da, to lepszej. Więc nie będę się rzucał na pierwszą lepszą, którą znajdę, bo taką mam. Szukam pracy z HDS-em, szukam pracy na napojach, szukam pracy na wywrotce, szukam pracy, fajnie by było na przykład w Skandynawię jeździć, ale nie będę się rzucał na pracę jakieś tam byle jakie, bądź przez 15 tysięcy pośredników, albo gdzie jest dużo Polaków. To nie jest rasistowskie podejście, dużo Polaków. Tylko gdy poznacie ten rynek pracy, to zauważycie, tam gdzie jest dużo Polaków, to są problemy. I to są problemy rzędu naprawdę przeginanie tacha, a ja to zrobię lepiej niż ty, a on dostał nowe auto, a ja nie, a ja go podpierdzielę i tego typu tematy. Praca w Niemczech jest, tylko trzeba sobie znaleźć taką, jaka ci odpowiada. Nie wolno pozwolić wejść sobie na głowę. Ja od początku drę koty z moim pracodawcą, gdyż jeżdżę jak trzeba. Na razie się uspokoiło. I jako, że będę potrzebował kredyt, żeby kupić sobie działkę, to ja nie wiem, czy ja tu nie zostanę przez pół roku. Tam przez jakiś okres czasu. Wiesz, to się uspokoiło. Jak się uspokoiło, ja mogę pracować. Bo wiem, że on już mi nie każe przyginać tacha, a ja po pierwsze tego nie zrobię. Więc już praktycznie można powiedzieć, chyba pojutrze mi wychodzi to moje przygięcie tacha, które miałem. I po prostu będę na czysto, będę spokojniejszy. A co do pracy? To tak jak już mówiłem, jest. Nie ma z nią większego problemu. Oczywiście jest problem przez pośredników bądź przy jakichś systemach. Ponieważ tam się pokomplikowało. Ale normalna praca jest. Rozładowałem, załadowałem browar w Lubcu i jeszcze godzinę podleciałem. Przespałem się oczywiście, bardzo ładna pauza wyszła w końcu i o 7 ruszyłem do browaru. Na 9 miałem termin, byłem chwilę przed terminem, wpuścili mnie dopiero 20 po 9, na 9 miałem termin i załadowałem. Godzinę 45 wyszedł ładunek. Wróciłem do mnie na bazę i teraz ciekawostka, bo załadowałem aż 8 palet pustych. Palety są niepełne. Może są pełne, ale te skrzynki stoją tak, że na każdej palecie jest 10 cm miejsca z boku. Zobaczymy, jak to się zachowa podczas trasy. Jadę do Güstrow, do Afrikoli. Mam załadować pełną lufę i wracam do siebie i ładuję lerguty na Rostock. Nie byłem jeszcze w Rostocku. I w Rostocku mam po pierwsze myjnię, tankowanie i przegląd HU naczepy oraz odnowienie certyfikatu XXL.
i zobaczymy, jak to się nam ułoży, bo standardowo, jak to mój szef, terminy i zero poprawek na nic. O 7 mam być w browarze, o 9 mam przegląd. Zobaczymy, czy to się uda i ile się będzie jechało przez ten Rostock, bo ja tam nie byłem jeszcze. A w browarze w Rostocku podobno jest miejsce tylko na jedno auto. Dostałem numer telefonu, mam tam zadzwonić przed 7 i zapytać, ale ja mam to w nosie. Jutro czwartek, browary będę robił w piątek, załaduję i na bazę i koniec. W poniedziałek jest święto, zielone świątki, znaczy święto, są święta, to jest niedziela i poniedziałek są zielone świątki. I tutaj w Niemczech jest wolne, zakazu nie ma, do któregoś tam czerwca przez koronawirus został zniesiony, no ale i tak nikt nie pracuje. A poniedziałek to jest długi weekend dla nas. 11 czerwca w Polsce Boże Ciało. W Niemczech w kalendarzu jest na szaro, więc jest to katolickie święto i nie ma zakazu. Nie wiem, jak jest na Bajerach, ale z tego, co szukałem, to nigdzie nie znalazłem, że dziś jest święto. Więc jest po prostu tylko święto kościelne. Jest czwartek, godzina 16. Jestem w Rostocku na myjni. Na dzisiaj już praktycznie mam koniec. Muszę tylko umyć auto i znaleźć jakieś miejsce do parkowania. Jutro rano jadę do browaru załadować. Potem jadę na HU, czyli przegląd główny naczepy. I jadę na odnowienie certyfikatu XXL. Certyfikaty przedłużone. Maj 21, listopad 21 i na tablicy też jest 21 maj do góry. Piątek, piątunio, tygodnia koniec i początek. Właśnie wyjeżdżam z serwisu DAFA po przeglądzie HU i odnowieniu certyfikatu XXL. Wczoraj skończyłem dosyć ładnie, ale na myjni spędziłem 3 godziny 50 minut. Było przede mną 4 auta, no na każde auto 45 minut, no to tak wyszło. Dojechałem na parking, zrobiłem sobie pauzę. Dzisiaj rano zadzwoniłem do browaru i mogłem od razu jechać. Miałem termin na 8, a o 8 już ja byłem załadowany. Załadunek, rozładunek, rozładunek, załadunek trwał godzinę. No i przyjechałem tutaj do DAFA na przegląd. I praktycznie rzecz biorąc, przegląd to może był jakieś 20 minut. Jak nie krócej. Praktycznie rzecz biorąc, obejrzał naczepę tylko z zewnątrz, sprawdził hamulce na rolkach,
i to było wszystko. Certyfikat XXL odnowił, praktycznie otworzył pakę, pośmiał się, że przydałaby mu się jedna paleta mojego towaru, który mam na plecach, zamknął drzwi i przykleił naklejkę, że jest wszystko. Więc to było mega szybko, tak trochę po łebkach moim zdaniem, no ale naczepa jest roczna, więc tam nie za bardzo było co sprawdzać. I jestem w tej chwili w drodze do bazy, mam do niej 150 km. Według nawigacji będę tam jechał 2 godziny 40 minut. Więc będę tam koło 12. Termin rozładunku mam na 14. Może mnie wezmą wcześniej. Jak mnie wezmą wcześniej, no to byłbym na granicy dosyć szybko, bo dzisiaj będzie dosyć duży problem po południu. Jak będę jechał po godzinie 15-16, to nawet nie próbuję na Kołbaskowo. Zaczyna się długi weekend, więc na pewno będzie masakra na granicy. I prawdopodobnie pojadę przez Krajnik. Nie pamiętam, kiedy tam będę jechałem, tak dawno to było. Ale pojadę przez Krajnik, bo na Kołbaskowie na pewno będzie stanie.